Cześć! W tym odcinku zajmiemy się jedną z pętli, która występuje tak w językach programowania, jak i w blueprincie, a mianowicie pętla for. Stwórzmy prostą mapę first person i dodajmy do niej started content, ponieważ będziemy korzystać z jednego elementu znajdującego się w tym dodatku. Przejdźmy do katalogu content. Tam znajduje się katalog started content, a w nim znajduje się katalog props. Chodzi mi tutaj o krzesło. Kliknijmy dwukrotnie, aby wejść do środka i zobaczyć, jak materiały krzesła i samo krzesło reaguje z oświetleniem otoczenia. Wygląda w taki sposób. Mamy tutaj kilka ciekawych informacji, na przykład approximation size, czyli przybliżony co do centymetra rozmiar krzesła, 82 na 80 na 115 cm. Możemy też wybrać kolizję, która jest w tym krześle i możemy teraz zrozumieć, dlaczego nie można na nim usiąść. Otóż kolizja nie pozwala na to, bo jest bardzo uproszczoną kolizją. No i niestety usiąść nie ma jak. Jeżeli chodzi o materiał krzesła, można go znaleźć klikając na lupę w tym miejscu i zostanie on wyświetlony w content browserze. Jest tutaj. Jeżeli klikniemy dwukrotnie, zobaczymy, że ten materiał jest nieco bardziej złożony od tych, które myśmy tworzyli w poprzednich odcinkach. Zobaczmy, że krzesło ma pomarańczowy element, srebrny i ciemno-brązowo-szary. Gdzie one są? Prawdopodobnie w base color. Jeżeli przejdziemy po kolei ścieżką, zobaczymy, że są te trzy elementy. Jest ciemnobrązowy lub szary, złoty lub pomarańczowy, który można na przykład zamienić na błękitny, no i srebrny, który też za chwilę zmienimy. Powiedzmy, że zmienimy ten element na błękit i jeżeli damy apply, po chwili możemy zobaczyć efekt na naszym krześle. Wygląda tak, czyli dodaliśmy inny kolor, zmieniliśmy pomarańcz na błękit. Teraz zmienię też ten srebrny czy kremowy kolor na złoty, czyli coś w tym stylu, na ciemnobrązowy, żeby bardziej współgrał z błękitem, niech będzie ciemno niebieski, granatowy, blisko szarego. OK, apply, zobaczmy, jak wygląda to na krześle. Wygląda to tak, całkiem nieźle. Powiedzmy, że chcemy to zachować, przybliżmy się, zobaczmy dokładnie, czy nam odpowiada. Jeżeli tak, no to możemy zamknąć, ewentualnie zapisać oba elementy. OK. Wejdźmy do propsów, ponieważ będziemy korzystać z krzesła i jak widzimy, krzesło już ma swój kolor. Wróćmy jeszcze na chwilę do content, bo tam stworzymy naszego blueprinta. Klikamy prawym gdziekolwiek w wolnym miejscu i wybieramy blueprint class. I klasę aktor, ponieważ ta akurat jest nam potrzebna. Będziemy tworzyć serię krzeseł. Nazwijmy to więc BP, skrót od Blueprint Chairs 01. I wejdźmy do środka. OK, mamy tutaj kulkę. Ta kulka nie będzie widoczna, ale będzie pokazywać z daleka, gdzie ten blueprint się znajduje, więc możemy ją zostawić. Tutaj natomiast dodamy klocek Add Static Mesh Component, czyli element, który dodaje Static Mesha. Static Mesh to m.in. nasze krzesło. Wybierzmy go tutaj i połączmy z Event Begin Play. Tutaj na razie nie mamy żadnego elementu, możemy tu wstawić dowolny, ale ja zdecydowałem, że stworzę krzesło, bo ono na pewno ma kolizję. A kolizja wtedy jest wykorzystywana do symulacji fizyki. Jeżeli kolizji nie ma, to obiekt może przez krzesło przechodzić i może nie będzie się ono poruszać przy fizyce. OK. Dodajemy krzesło, które ma kolizję. Jak działa teraz blueprint? Możemy go skompilować i zobaczyć na planszy. Czyli wróćmy do contenta, przenieśmy tutaj naszego blueprinta. No jest to kulka, ale jeżeli uruchomimy grę, zobaczymy, że kulka zniknęła, a widzimy nasze krzesło. Więc w sumie o to nam chodziło. Widzimy, gdzie dokładnie to krzesło się będzie znajdować dzięki tej kulce. I dzięki czemu w czasie projektowania szybciej działa komputer. Bardzo fajnie. Ale stwórzmy teraz pętlę. Z Begin Play wyciągam węzeł i znajduję for loop. Jest też for loop with break, ale mi chodzi akurat o podstawowy for loop. For loop w blueprincie działa pojedynczo, czyli co jeden zmienia się licznik indeksu. Nie można co dwa kroki zmieniać, tylko zawsze zmieniany jest co jeden. Zacznijmy od 0 do 9, czyli w sumie będzie 10 przejść i można skorzystać z indeksa, który podaje aktualne przejście. Wykorzystamy go w transformacji, czyli dokładnie w przesunięciu krzesła. Przesuniemy komponent tutaj i wyciągniemy z indeksu
element. Tu będzie 0, 1, tak do 9. Więc powiedzmy, że chcę pomnożyć inta razy jakąś wartość, którą podam do x-a. Powiedzmy int razy float. Dzięki czemu nie będzie trzeba konwertować wartości po przemnożeniu. Krzesło miało około 80 szerokości. Połączymy to z y i wpiszemy 80, albo lepiej, żeby była jakaś odległość między krzesłami, wpiszę 100. Kompiluję i możemy zobaczyć, jak wygląda efekt w czasie gry oczywiście. No i jest 10 krzeseł. Można policzyć, można zatrzymać filmik i policzyć, jest ich 10. Ok, wróćmy z powrotem do blueprinta, ale najpierw odsuniemy naszą kamerę, ponieważ stworzymy trochę więcej krzeseł niż 10. Weźmy tutaj, ponieważ można korzystać z kilku pętli jednocześnie, więc może zaznaczę tylko te dwa elementy i poprzez Ctrl-W skopiuję dokładnie w miejscu, gdzie znajduje się kursor. Ok, tutaj przeniosę nieco wyżej i połączę. Dzięki temu będzie to działać w taki sposób, że jedna pętla będzie uruchamiać 10 kolejnych pętli i tworzyć 10 krzeseł. Ten element połączę z X-em, no i z Y-kiem, czyli pierwsza pętla stworzy 10 krzeseł według X-a, kolejna znowu 10 krzeseł przesuniętych do poprzedniej pętli według Y-ka. No, zahaczyło jakieś pudło, więc może przesunę to w trochę inne miejsce, trochę do tyłu. Gracz będzie bliżej krzeseł. Ok. Włączamy, no i widzimy, że jest 100 krzeseł. Można sobie zatrzymać filmik i policzyć. Ale no, można po nich poskakać, można do nich strzelać. Nie mają, mają kolizję, ale nie mają fizyki. Żeby dodać fizykę, nic prostszego. Wejdziemy do Add Static Component i wybierzemy Simulate Physics. To tyle. Jeżeli skompilujemy teraz, wszystkie krzesła będą oddziaływać. Tak z pociskiem, jak z graczem, jak i z innymi elementami. No i oczywiście z samymi krzesłami, co widać na tym filmiku. Czyli strzelamy, możemy na nie wskoczyć. Akurat nie ważymy tyle, żeby się przewróciło krzesło, no, ale można po nich pochodzić. Ok. Problem jest taki jednak, że jeżeli projektujemy coś takiego, nie za bardzo widzimy zasięgu tych krzeseł, ani wielkości całego elementu stworzonego w pętli. Aby zobaczyć go od razu, możemy Ctrl-X skopiować wszystko, wyciąć, co tutaj znajduje się i dodać to do Construction Script, ponieważ to jest tworzone dokładnie wtedy, kiedy skrypt jest konstruowany, czyli gdy na przykład blueprinta przerzucimy na planszę, ale też gdy znajduje się w ContentBrowserze. Teraz wszystko działa tak samo, jednakże Add Static Mesh Component został pozbawiony tego komponentu, który wcześniej był, czyli krzesła, no i trzeba go znowu wskazać. To nie jest jakiś duży problem, więc zaznaczamy i dodajemy tutaj krzesło. Teraz po skompilowaniu można zobaczyć, że w viewporcie wyświetlają się krzesła. Wcześniej była to kulka, teraz są to krzesła i tak samo na planszy, nie podczas gry, tylko już gdy wstawiamy blueprinta, ten blueprint funkcjonuje, więc tworzy krzesła, co widać i tutaj. Można je też obrócić, odpowiednio ustawić, tak jak projektujemy planszę, czyli jest to znacznie łatwiejsze, jeżeli chodzi o projekt. Uruchamiamy, możemy zobaczyć, że została włączona kolizja, znaczy kolizja jest, ale zostały włączone symulacje fizyczne, więc aby je dodać, wystarczy wejść do blueprinta ponownie. To może trochę dłużej trwać, jeżeli zaznaczymy Simulate Physics, ale trzeba poczekać. To działa, tylko trzeba chwilę poczekać. Po naciśnięciu pojawia się dostępna ta funkcja, no i jeżeli strzelimy, działa tak samo, jakby to było wszędzie indziej.